W imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drogie siostry i bracia, witam was bardzo serdecznie w ostatni dzień listopada. 30 listopada. Myślę, że każdy z nas, jak dzisiaj wstał, to chce spotkać się z tym, który jest Stwórcą. Tym, który daje nam poczucie bezpieczeństwa, tym, który nas prowadzi i który nas błogosławi. Przesyłam wam, drodzy, serdeczne pozdrowienia z parafii z Nowego Sącza. A chciałbym to uczynić również tymi słowami, które dzisiaj przynosi nam książeczka z Biblią na co dzień. Z księgi proroka Malachiasza, z 3 rozdziału, 20 wiersza. Dla was, którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 13 rozdziale, 12 wierszu tak pisze: noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Drodzy, wokół mnie panuje ciemność. Wokół mnie jeszcze panuje ciemność. Wielu ludzi tak mówi. Wielu ludzi niestety tak myśli. Te myśli potęgują się tym, że listopad kojarzy nam się wszystkim z tym, że niestety ciemność bardzo szybko przenika nasze życiowe bytowanie tu i teraz. Ale drodzy, Bóg chce, aby ta ciemność nie zagościła w naszych sercach. Aby to, co jest wokół nas, było tylko takim spojrzeniem na tą codzienność. Bo Bóg chce i mówi to do nas w dzisiejszych słowach, że światło jest naprawdę blisko, że noc przeminęła, że to wszystko, co kojarzy się z ciemnością, jest już za nami, bo oto nadchodzi poranek, poranek dzień kolejny, a ten poranek pewnie wielu z nas kojarzy z kolejnym etapem, etapem, który jest przed nami. Przed nami pierwsza niedziela Adwentu. Zapalimy pierwszą świecę na adwentowym wieńcu. Pochylimy się nad Bożym Słowem, które będzie nas prowadzić do prawdziwej światłości, abyśmy mogli każdego dnia w tej światłości przebywać. Drodzy, dzisiaj też dzień apostoła Andrzeja i Słowo Boże, które kojarzy nam się z uczniami. Jak miłe są na drogach nogi tego, który zwiastuje dobrą nowinę. I tą dobrą wiadomością dla nas wszystkich jest to, że noc przemija, że nie ma ciemności, że dla tych wszystkich, którzy zaufali Panu Bogu, wzejdzie słońce sprawiedliwości. Tak mówi prorok Malachiasz. Księga proroka Malachiasza to ostatnia księga Starego Testamentu, w której tak zaznaczone jest zwycięstwo światłości, sprawiedliwości, którą dla nas wszystkich ma być Jezus Chrystus. Drodzy, i tej światłości wszystkim wam życzę, abyście, kiedy rozpoczynacie ten dzień, a może jesteście w jego trakcie, spoglądając na to, co jest wokół nas, za okna naszych domów, mogli zobaczyć nie tylko ten ciemny, może szary, może ponury dzień,
ale przede wszystkim tego, który jest radością dla nas wszystkich, który powoduje to, że możemy się uśmiechać, który powoduje to, że możemy z radością patrzeć w przyszłość. I drodzy, taka gorąca do Was prośba, do wszystkich tych, którzy słuchają i oglądają chrześcijańską telewizję internetową. W najbliższą niedzielę, w pierwszą niedzielę Adwentu, chcemy rozpocząć pierwsze nabożeństwo w Rzeszowie. Chcemy tym ludziom, którzy tam zadeklarowali się, że przynależą do Kościoła Ewangelicko-Uzgórskiego, również zanieść tą dobrą wiadomość, że noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Nabożeństwo odbędzie się u ojców dominikanów w Rzeszowie o godzinie 10. Bardzo serdecznie Was na to nabożeństwo również zapraszamy. Drodzy, życzę Wam wszystkiego dobrego. Niechaj dzisiejsze światło Jezusa Chrystusa świeci nam wszystkim i oświeca nasze domy, nasze rodziny, a także nasze serca. Amen.